dobry. Dzień dobry, witam. To nasz gość, już kasłał przy poprzednim wejściu, bo tak chwilę siedzieliśmy przedtem. Mariusz Kamiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dzień dobry, panie prezesie. No właśnie, porozmawiajmy najpierw o takiej rzeczy, która wydarzyła się w Sejmie, o aferze szpiegowskiej w korytarzu między Solidarną Polską a PiS-em. Panie redaktorze, wydaje mi się, że naprawdę szkoda naszego czasu i naszych słuchaczy. Okej, ale jeśli poważny facet, jakim jest Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu, były wicepremier, mówi o inwigilacji prawicy. No okazuje się, że nie jest tak poważny, jakbyśmy sądzili, że powinien był być były wicemarszałek Sejmu. To sprawa zupełnie niepoważna i naprawdę szkoda czasu. To krótko już na koniec. Było wynoszenie informacji stamtąd? Nie było żadnego wynoszenia, nie było żadnej inwigilacji Solidarnej Polski. To jest po prostu ośmieszające dla nich samych, jeżeli mówią takie niepoważne rzeczy. Jutro ma przemówić Jarosław Kaczyński w związku z złożeniem wniosku o wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Co powie Jarosław Kaczyński? Jutro będzie występował w imieniu wnioskodawców, czyli w imieniu Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Będzie to podsumowanie tego, co w tej chwili dzieje się w Polsce, czyli ocena stanu państwa i pokazanie możliwych dróg wyjścia z trudnej sytuacji w wielu dziedzinach. Niestety nie będzie mógł wystąpić na sali plenarnej nasz kandydat na premiera rządu technicznego, profesor Gliński, gdyż pani marszałek Kopacz nie zgodziła się na takie wystąpienie. Profesor Gliński będzie w tym czasie w Sejmie i przed debatą w jednej z sal sejmowych wystąpi i przedstawi swój pozytywny program, program rządu technicznego, ale to, co powie Jarosław Kaczyński, będzie podsumowaniem tego, w jakim punkcie jesteśmy, dokąd nas doprowadziła Platforma Obywatelska i Donald Tusk, który unika tej dyskusji, unika tej debaty, woli dyskutować o związkach partnerskich zamiast o rzeczywistych problemach Polaków. No to, co się dzieje w tej chwili na scenie politycznej, no wydaje się, że duża część polskich polityków absolutnie oderwała się od realiów życia przeciętnego Polaka, przeciętnego wyborcy. No to jest stan niedopuszczalny. A dlaczego Jarosław Kaczyński tak późno zabiera głos? Bo to jest jego pierwsze wystąpienie w tej kadencji. Miał coś, co się nazywa zabraniem głosu, to odnotowano, ale wystąpienie z mównicy? Nie wiem, czy to jest jego pierwsze wystąpienie, czy nie. Dlatego Jarosław Kaczyński zabiera głos, że jest to ważne wystąpienie. I chcemy zmusić polskich polityków z innych ugrupowań do poważnej debaty i poważnej dyskusji na temat stanu państwa. Oni unikają tego za wszelką cenę. Oni chcą się zajmować rzeczami naprawdę całkowicie kosmicznymi z punktu widzenia Polaków. Powiedział pan, że podsumuje stan państwa, rozumiem, że skupi się na patologiach. Ja prawdę powiedziawszy mogę, każdy z dziennikarzy, chyba ktokolwiek dorosły w Polsce może je długo wymieniać, te patologie. To jest bardzo łatwe, tylko jest pytanie, pan mówi o tych drogach wyjścia. No i na przykład, nie wiem, no mamy bezrobocie. Co można zrobić z bezrobociem? To nie jest tak, że Donald Tusk się cieszy, że jest wysokie bezrobocie, tylko że ma spętane ręce kryzysem i tak dalej. No nie do końca jest tak. Otóż od wielu lat zamrożony jest fundusz aktywizacji dla bezrobotnych. Pan minister Rostowski, minister finansów, blokuje uruchomienie tego funduszu. I to jest rzecz niedopuszczalna dla nas. Środki, które są przeznaczone na właśnie aktywizację osób bezrobotnych, często na jakieś durne szkolenia, prawdę powiedziawszy. A poza wszystkim, no to jest też patologia. No, cały system tak zwanych szkoleń dla bezrobotnych został wytworzony. Duże środki unijne są przeznaczane również na to. No dobrze, no i Rostowski broni nas przed tym, żeby nie marnować tych pieniędzy na szkolenie fryzjerów psów na przykład. Takie środki są też uruchamiane i są właśnie, my o tym też głośno mówimy, że absolutnie należy skończyć z tymi durnymi szkoleniami właśnie, gdzie są marnotrawione i wydawane środki publiczne, a przeznaczyć je na efektywną walkę z bezrobociem, otworzenie nowych miejsc pracy. Także, że tutaj w każdym sektorze życia, to co widzimy w chwili obecnej dzieje się w służbie zdrowia. No to naprawdę jest groteskowe, że wczoraj dowiedzieliśmy się, że powstała wspólna komisja świątecznej orkiestry świątecznej pomocy Jerzego Owsiaka i Ministerstwa Zdrowia, która ma teraz wypracować jakiś model, nowy model ratownictwa, zwłaszcza małych dzieci w Polsce. No to pokazuje bezradność rządu w każdej dziedzinie. Nawet w tak ważnych sprawach brak powagi wychodzi po raz kolejny. No wiadomo, co PiS chce w związku ze służbą zdrowia. Chcę wrzucić z powrotem służbę zdrowia do budżetu państwa. No, takie rozwiązania są w Europie gdzieniegdzie stosowane, ale problem jest taki, że kilkanaście lat temu Polska odeszła, bo ludzie nie byli zadowoleni z tamtego systemu. Tamten system też był krytykowany. Tak, ale te ciągłe eksperymenty, z którymi mamy do czynienia w chwili obecnej, owocują tym, że dochodzi do patologii. No ale to będzie kolejny eksperyment. Nie, to nie będzie eksperyment. To będzie rzetelne i solidne budżetowanie.
budżetowanie służby zdrowia. To jest obowiązek państwa i to konstytucyjny obowiązek państwa, dbanie o ochronę obywateli, zapewnienie pewnego standardu tej ochrony, a w tej chwili mamy do czynienia z jednej strony z prywatyzacją, komercjalizacją szpitali, z odrzuceniem siebie odpowiedzialności przez rząd. Rząd jak ma kłopot, to mówi, no to nie my, to NFZ, prawda? I tak jest w każdej dziedzinie życia. Jeżeli chodzi o walkę z przestępczością, prawda, organy ścigania, to nie my, to prokuratura, niezależna prokuratura. No, osłabiono potwornie państwo, żeby odrzucić siebie odpowiedzialność za realne funkcjonowanie sfery życia publicznego i efekty są naprawdę no, absolutnie nie do przyjęcia. Ja dobra, będę egzaminował dalej. Wiadomo, że jest upust krwi w tej sytuacji, że najmłodsi ludzie wyjeżdżają z Polski i nie wracają, choć myśleliśmy, że wrócą po krótkim tam pobycie gdzieś w Anglii. No co wy zrobicie? No to Tusk, gdyby mógł, też by ich po prostu tu wszystkich sprowadził. To nie jest tak, że on nie chce. On obiecał, no dobra, to nie jest tak, że on... I powiedział, że jest 5 lat temu, że postawi szlaban. Jeżeli Platforma wygra wybory 5 lat temu, tak, to wszyscy powinni wracać do Polski, bo to będzie miejsce, gdzie będą mogli normalnie funkcjonować, pracować, żyć i tej obietnicy nie spełnił. No dobra, mimo będzie tego, wasz minister pracy i opieki społecznej. I co on takiego zrobi? Że ludzie nagle zaczną, to że będą wracać, to ja w to nie wierzę, że po prostu przestaną wyjeżdżać. Znaczy to jest kwestia całościowego uporządkowania spraw kraju, całościowego. Nie można tylko tak patrzeć wąsko i sektorowo. I naprawdę no, sytuacja obecna jest taka, że wymaga radykalnych zmian, odsunięcia tych ludzi bez koncepcji, bez wizji od rządzenia i stworzenia przynajmniej na ten czas przejściowy. No, wydawałoby się, że ta propozycja przynajmniej dla ugrupowań deklarujących się jako opozycyjne powinna być naturalna i oczywista rządu technicznego, takiego pozapartyjnego, rządu minimum uporządkowania spraw państwa. To właśnie było, to była nasza propozycja rządu Glińskiego. No, najprawdopodobniej zakończy się to niepowodzeniem, powołanie takiego rządu w tej chwili w Polsce, ale próba jest, a na pewno jest próba realnej, rzeczywistej debaty na temat tych problemów, które są najważniejsze dla Polaków. No to idźmy dalej. Gospodarka. Co można zrobić? Przychodzi wasz rząd i co robi? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, no to nie jest kwestia, że w ciągu jednej minuty ja udzielę odpowiedzi na wszystkie pytania. No ale zawsze kilka słów, kilka rzeczy zawsze można wskazać. No na przykład służba zdrowia jest łatwo. Budżetowa służba zdrowia. Tak jest. No i co z gospodarką na przykład? Co z gospodarką? No oczywiście, no tutaj hasłowo. No, na pewno najważniejsza jest ochrona strategicznych firm z punktu widzenia gospodarczego. Powstrzymanie tej absurdalnej prywatyzacji wszystkiego. No w tej chwili rząd mówi już o prywatyzacji firm strategicznych. No naprawdę, te firmy powinny być chronione, one przynoszą realne zyski i powinny być zarządzane przez rzeczywiście poważnych ludzi, a nie ludzi, którzy myślą tylko o tym, jak wyciągnąć jak najszybciej, jak największą kwotę pieniędzy, prawda, na własny użytek. No już tych menadżerów z Platformy mamy w każdej dziedzinie, tych budowniczych stadionów narodowych i tak dalej, którzy biorą potworne pieniądze i brak jest efektów tej działalności. A co dalej będzie z projektem Glińskim, bo wiadomo, w piątek będzie głosowanie, można prawie na 100% przewidzieć, jaki będzie jego wynik. Mhm. No i co będzie dalej, jak profesor Gliński przegra, czy właściwie wy przegracie to głosowanie? No, w sensie arytmetycznym to głosowanie być może przegramy. Dla nas najważniejsze jest to, aby zmienić debatę publiczną w Polsce, skoncentrować ją na sprawach najważniejszych i z całą pewnością chcemy, aby tak poważna osoba i tak poważny zespół, jaki zgromadził profesor Gliński wokół siebie, dalej mógł funkcjonować, mógł organizować debatę publiczną. Dla nas wielkim sukcesem jest to, że tak wielu ludzi niezwiązanych z PiS-em odpowiedziało pozytywnie na hasło zmiany rządu i na hasło jednak faktycznej też współpracy z PiS-em. Jeżeli w grupie ekspertów profesora Glińskiego naprawdę znajduje się cały szereg szacownych nazwisk, pani Strażyńska, profesor Rybiński, profesor Antoni Kamiński, no ludzie niezwiązanych z naszą partią, którzy chcą się angażować w sprawy kraju. Dlatego też chcemy utrzymać dalej wspierać aktywność profesora Glińskiego. Chcemy, żeby stał się ważną twarzą związaną z naszym ruchem, z Prawem i Sprawiedliwością, również na przyszłość. On i zespół ludzi, który z nim współpracuje, będą to osoby, które w przyszłości będą piastowały, jestem przekonany, wysokie funkcje państwowe. Ale czy to można powiedzieć, że pan profesor Gliński stał się takim politycznym headhunterem dla PiS-u?
Nie do końca tak, bo przecież wszystkie te osoby wiedzą, że współpracują faktycznie z Prawem i Sprawiedliwością. I to też jest ważny sygnał, że ludzie ze środowisk akademickich, eksperci, naprawdę poważni eksperci państwowi, są absolutnie gotowi do współpracy, poważnej współpracy z opozycją, dodania swoich nazwisk, do zaryzykowania, że będą obśmiewani w różnego typu wrogich PiS-owi mediach i środowiskach politycznych. I to świadczy też o zmianie atmosfery w kraju, że naprawdę poważni ludzie, poważni profesorowie dają swoje nazwiska, dają swoje twarze dla przedsięwzięcia, które w tym momencie formalnie nie może się zakończyć sukcesem z uwagi na sytuację polityczną w kraju, mówię o powołaniu rządu technicznego, ale jest to inwestycja w przyszłość. Jest to próba odwrócenia tego trendu fatalnego, z jakim mamy do czynienia w chwili obecnej, czyli tych nieudolnych, niezwykle drogich i kosztownych dla Polski, dla Polaków rządów Platformy Obywatelskiej. Wasz potencjalny koalicjant ocalał, pan minister Gowin. Cieszycie się? To znaczy, no, oczywiście z państwowego punktu widzenia dobrze jest, aby ludzie poważni pełnili te funkcje. Nawet jeżeli rząd Donalda Tuska jest rządem niepoważnym i rządem bardzo słabym, to dobrze, że są tam punkty jaśniejsze. Ja ministra Gowina traktuję jako taki jaśniejszy punkt. Nie z wszystkimi jego pomysłami ministerialnymi się zgadzam, ale widzę, że wykazuje inicjatywę, że stara się być dobrym ministrem. Nie zawsze mu to wychodzi, ale niektóre jego inicjatywy są cenne. Myślę tu przede wszystkim od regulacji. Myślę też i mam nadzieję, że to mnie cieszy, bo wydaje się, że mamy podobny ogląd tego, co się dzieje w prokuraturze. Wydaje się, że minister Gowin ma krytyczny stosunek do reformy Platformy Obywatelskiej przeprowadzonej 2 lata temu, czyli oddzielenia prokuratury od rządu, bo sytuacja w prokuraturze w chwili obecnej no, jest bardzo, bardzo niedobra. To jest państwo w państwie, zupełnie niekontrolowane przez nikogo, bezwładne i jest coraz więcej sygnałów, że naprawdę źle się dzieje w prokuraturze i to trzeba zmienić. I wydaje się, że minister Gowin też widzi ten problem i być może znajdzie to swoje praktyczne przełożenie w nowelizacji ustawy o prokuraturze, którą minister Gowin zapowiada. I jeśli będzie to szło w kierunku wzmocnienia kontroli nad prokuraturą i wzmocnienia kontroli rządu, który jest konstytucyjnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo obywateli, to na pewno będziemy wspierali takie pomysły. Więc z państwowego punktu widzenia dobrze, że są osoby w tym rządzie jeszcze, które starają się jakąś aktywność wykazać i to w pozytywnym kierunku. Tak na koniec. Czy jest realnym taka myśl, czy to jest takie kompletne political fiction, że widzi się pan w jednym szerokim froncie, czy to koalicji, czy w jednym ugrupowaniu z takimi ludźmi właśnie jak Gowin, John Godson, kilkudziesięciu konserwatywnych posłów z Platformy? To jest inna bajka, czy pan sobie wyobraża, że pan mógłby coś z nim zrobić? Ja bym tutaj nie przesądzał na przyszłość, ale też nie chcę niczego zapowiadać, bo póki co nie ma takiego pomysłu i politycy, o których pan mówi, są w Platformie, dopóki nie podejmą takich zasadniczych decyzji, że jednak Platforma to nie to, no to za wcześnie, żeby o czymkolwiek mówić, ale przypomnę, że przecież takie osoby jak Zyta Gilowska odnalazła się właśnie w Prawie i Sprawiedliwości, stała się bardzo ważną postacią naszej partii. Maciej Płażyński, też usunięty z Platformy, kandydował w ostatniej kadencji swojej Prawa i Sprawiedliwości, więc wszystko jest możliwe na przyszłość, aczkolwiek to nie oznacza, że ja cokolwiek zapowiadam w tej chwili, bo tutaj no, muszą koledzy z Platformy, ci o poglądach konserwatywnych, bliskich Prawu i Sprawiedliwości, podjąć zasadnicze decyzje co do swojej przyszłości. Czy jest sens firmować dalej ugrupowanie Donalda Tuska? Mnie się wydaje, że nie ma to żadnego sensu i z punktu widzenia takiej czystości sceny politycznej długofalowo byłoby dobrze, żeby odeszli z Platformy. Tam dla takich ludzi wydaje mi się, że nie ma miejsca. Dziękuję. Mariusz Kamiński, Prawo i Sprawiedliwość, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję bardzo. Padał Piotr Gursztyn na zegarze, za 4,5 minuty będzie 9:00.